Dzień dobry. Halo, a dzień dobry, a co tam u ciebie? No, ja będę miał teraz praktyki. Naprawdę? Gdzie? Na policji. O rany, no to gratuluję. No. Gratuluję, a co będziesz tam robił? Mam nadzieję, że nie będą ci kazać parzyć kawy. Nie, nie, na razie jedynie co w planie, to podjechać w czasie przerwy cię spałować. Gorzej, jak ja to tobie zrobię, co? A? No. No. A co tam u ciebie? A rozumiem, z jakimś panem w gaciach z latarką w torbie, trochę śmierdzi. Coś mi tu gada, ale... To mój stary chyba. Dopiero co... Nie. Gdzie? To jakiś koń gania... Jakiś żyraf, nie wiem. No. No dobra, jak jesteś zajęta, no to ten. To później porozmawiamy. Słuchaj, to może jak będziesz miał czas tam na komendzie czy przerwę czy coś, to ja podskoczę do ciebie, przyniosę ci coś dobrego do jedzenia albo coś tam. Uh-huh. Bo ja mam, wiesz, taką luźniejszą pracę troszeczkę. Gdybyś czegoś potrzebował, to dryndaj, nie? Albo pisz SMS-ka. No, dobrze. A kochać mnie jeszcze? Słuchaj, uważaj. Słucham? A kochać mnie jeszcze? No pewnie, że tak. Przecież nigdy nie przestałam. A właśnie ktoś został spałowany na moich oczach. Powinnam reagować? A tam policja jest? Nie. To jak? Sika krwią. Spałowany. Gdzie ty jesteś? Przed motelem. A to ty nie jesteś w biurze. Ja myślałem, że ty w biurze jesteś na rozmowie. Nie, no właśnie pan tutaj mnie zaczepił, chcę porozmawiać, bo tam jest ciężka sytuacja życiowa czy coś, ja nie. Dobra, to mogę podjechać tam jak chcesz. Znaczy no, oni się już zmyli stąd, w sumie, nie wiem. A gdzie ty masz kurwa buty? Nie wiem co to się... Ja buty mam, kupiłam w sklepie, bo wcześniej nie miałam. W kupę weszłam, no musiałam wyrzucić, na trawniku było, nie zauważyłam. No tak. A to pan nie ma butów, pan tamten, pan śmierdzący. Aha. Wydaje mi się, że jest bezdomny albo coś, ale no nie wiem. Kurde, nie wiem czy mam dobrą stylówę na patrol. Chyba podjadę zmienić, wiesz? O kurczę. Bo ja będę z wujkiem Hansem. Naprawdę, wow. No. Super. No dawaj, jak będziesz, nie wiem, a gdzie będziesz jechał, to może podskoczę do ciebie, co? Tego no, pana tutaj na chwilę, no, porozmawiam z nim czy coś. No, może na komendę przyjadę za jakiś czas. Komendzie jest. Zakładnik jest ostatni, nie? Żeby to głupot nie zrobili. Bo z nimi nigdy nie wiadomo. Oni wychodzą głównym wyjściem? Wsiadam. O kurwa, zesrał się. Ale będzie jebać w tym banku. Ja pierdolę. Panowie władze, szybko negocjujcie, no, bo chce mi się kurwa, kupę. Co to są za żart? Dlaczego fura stoi na odwrót? Ja mnie tak zaparkowałem. Ja wiem, przyparkuję, no. Nie rób głupoty. O tym właśnie panu mówiłem, że coś z waszą furą jest nie tak, bo nawet zamknięta nie była, jej tu nie było. Zamknięta nie... Jak to panowie sytuacja? O kurwa! Kręcą w kółko cały czas, zajedź im drogę, jak ten ktoś przede mną. Jadą znowu prosto jadą. Jak to było, jak mój kuzyn był Joker, kurwa, to wy pewnie, kurwa, to z kołachami, kurwa, i RPG staliście, dokładnie kurwa. Dokładnie tak samo jak poprzedni. To jak Joker, to mój stary był, gościu. Serio? O kurwa, to ja jestem twoim wujkiem, mordo. A był starym, to już też chyba nie jestem twoim wujkiem. No chyba nie. No. Dobra, no. Kadry, jak coś do ciebie słyszę, mordo. Musisz tego chuja z mordy wyciągnąć. Którzy panowie przeszukiwali tutaj tych dwóch? Ja przeszukiwam jednego z tego stormu, więc jadę na komendę. No to chodź na komendę, bo tu jak to jak tutaj zajmiesz. Ja mam też gotowe zarzuty tutaj już, jak coś. No to jak najbardziej możesz przekazać Pixelowi. No, kurwa. Kiedyś to było z plastiku wszystko. Tfu. No. Chyba podłogi chcę umyć. No.
Z mocy już. Teraz czapę nie ściąga i... Może mu mopa podamy. Ta. No pokaż mi tu swój dowód, podejdzie do mnie. Ty jak do kadeta strzelałeś, to cię kurwa puszczali z mandatem, kurwa. Rozjebałeś 5 kadetów i dostałeś mandat w wysokości 5000 za strzelanie do śmieciarza, takie tam sprawy. Każdy człowiek jest taki no, sam. No. Dokładnie. No, dokładnie, mordo. Białe i czarne są dokładnie, nie? A nie jak tutaj policja myśli, że my gorsi, nie? Ale za to czarny człowiek śmiesznie wygląda za kratkami. Mieli dwóch zakładników, tak? No, dla mnie to ty też jesteś za kratkami, jak stąd patrzę, mordo. No, może jesteś za kratkami, ja jestem... patrzymy. No, może jestem na zewnątrz, a wy jesteś za kratkami, mordo. Dla mnie to tak wygląda. Kurwa, mordo. No, ale to przetrwał zarzuty. Inna rzecz, bo mi nie oddaliście za paniczkę. Oddamy coś za paniczkę? Kurwa, co to fajnie za... No nie razy trzy, tylko... A to jest skoro... Patrz, tak jest klasa, bo jak... Jedźcie. Różowa G-klasa nas minęła. Jedziemy. Strzały za nami. Z mostu. Nie zatrzymuj się tym wozem. Pociepnij wsparcie. Dobra, jak to wale z wody. No i gdzie oni zostali? Za wszelką cenę, pamiętajcie, przed nami... Ty, a jest jakaś G-klasa. Znaczy ten dubstep, czy jak tam to... O chuju złoty, ale unik! 10-50. Ładnie wujek. Aha. Wołto za wami? No co, mam się wjewać, radiolo? Uuu! Dobra, ładnie, jedziemy. Dobra, chuj. Ładnie. Już ich nie ma. No i ślub. Chyba to tyle. Nie postarali się. No, tak średnio bym powiedział. Niby dyma, a jednak nie. Jak tam Wiktor, sytuacja z przodu? Czysto. Normalnie, ja też zapraszam. No dziś, korda. To dojechali. 10-4, wiem. Ty, bo ja... Nie można takie coś na Twitterze? No, mi się zdaje, że nie. Jednostka dotarła do więzienia. Ja mam dla nich gotowy zarzut. 104. No i mówiłem, że nic wam się nie stanie. Dotarliście państwo bezpiecznie.